Czy białko skraca, czy przyspiesza proces starzenia? Zapraszam. Cześć, witajcie. Wielkie dzięki za wszystkie komentarze, wielkie dzięki za to, że oglądacie moje filmy i że oglądacie je do końca. Wielkie dzięki za to, że subskrybujecie i lajkujecie moje filmy. Cieszę się też, że oglądacie wszystkie inne materiały, poprzednie filmy. Zapraszam do sklepu Oszukaj Czas, gdzie możecie kupić książki z moją dedykacją. Zapraszam na naszego Facebooka, zapraszam na Facebooka Centrum Świadomej Edukacji. Zobaczcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony białku, czyli jednemu z bardzo istotnych makroskładników, tak? Bo makroskładniki to są białka, tłuszcze, węglowodany, ostatnio też wchodzą w to też ketony. I omawiałem jakiś czas temu kwas omega-3, omawiałem olej z wiesiołka, nawiązywałem do innych kwasów tłuszczowych, omawiałem węglowodany, kiedy są złe, kiedy są dobre, jak to wygląda, jeśli chodzi o proporcje tych makroskładników. Jeszcze nie omówiłem białek, więc trzeba uzupełnić tą wiedzę. Poza tym białka uznawane są w tej medycynie przeciwstarzeniowej, w tej nutri-gerontologii, czyli nauce mówiącej o tym, jak różne substancje odżywcze wpływają na proces starzenia, białka są uznane za te negatywne składniki, tak? Dość, można powiedzieć, mają czarny PR. Ja się dzisiaj z tym czarnym PR-em zmierzę. Powiem Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat. Oczywiście moje zdanie to nie jest koniec dyskusji w obszarze wpływu białek na funkcję, na organizm człowieka i na proces starzenia. Ja oczywiście zgłębiłem ten temat i postaram się wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski. Aczkolwiek, jeżeli się nie zgadzacie ze mną, no to zapraszam do dyskusji pod filmem, w komentarzach. Jak jesteśmy w szkole, czy to podstawówka, czy bardziej liceum, znaczy szkoła średnia, to uczymy się na biologii, że białka pełnią bardzo ważne funkcje budulcowe naszego ciała, czyli mają tą funkcję strukturalną, no budują właściwie całe ciało, czyli i kości, i mięśnie, i strukturę tkanki łącznej, i pełno różnych innych też białek, które tworzą nasz organizm, tworzą ten zrąb i rdzeń. Druga funkcja, o której nam zawsze opowiadają w szkołach, to jest, że białka mają funkcje regulacyjne, czyli na przykład z nich tworzone są pewne hormony, no na przykład polipeptydowe to są hormony, nie są takie białka wielkie, duże, strukturalne, o strukturze czwartorzędowej, ale to są też polipeptydy, czy hormon wzrostu, czy insulina. Dodatkowo oczywiście białka też tworzą też enzymy, też jesteśmy tego uczeni, czyli pełnią funkcję katalityczną, czyli wszystkie reakcje, które zachodzą, biochemiczne, które zachodzą w organizmie, które są przy udziale enzymów, no to tam pełni funkcję, tam białko pełni podstawową funkcję enzymatyczną. No i oczywiście jeszcze się mówi, że białka mają funkcje odpornościowe, bo budowane są z nich m.in. przeciwciała. To jest taka wiedza szkolna. Oczywiście funkcje białek są bardzo szerokie. Ja teraz Wam omówię takie, o których może nie słyszeliście. Ale też oczywiście to jest tylko wycinek, to jest wierzchołek góry lodowej. Więc może zacznę od tego, że białka, bo wiadomo, no ja zawsze idę, tak jak zauważyliście, od ogółu do szczegółu, czyli jeżeli zaraz będziemy omawiać ten temat prostarzeniowy czy antystarzeniowy, ale to też muszę zwrócić Wam uwagę na pewne bardzo ważne funkcje białek. Będę się do tego odwoływał przy ocenie właśnie tych zależności. Więc białka mają funkcję, wpływają na estetykę ciała, na kompozycję ciała i na masę ciała i na metabolizm i gospodarkę tą cukrową, insulinową. Jeżeli patrzymy na trzy makroskładniki, a tutaj jeszcze użyję tego czwartego, ale nie ketonów, tylko no nie makroskładnika, tylko substancji nieodżywczej, tylko toksycznej, czyli alkoholu, no to my wiemy na pewno, że plon energetyczny z utylizacji węglowodanów to jest 4 kilokalorie na gram, potem mamy tłuszcze to jest 9, alkohol 7, białka też około 4 kilokalorii na gram. Tylko że tutaj kalorie nie równa się kalorie. Bo jest coś takiego jak termiczny efekt spożywania danego makroskładnika. To znaczy, ile organizm musi włożyć energii, żeby przepracować dany makroskładnik. Najmniej energii wkłada w tłuszcze, najwięcej w białka. Czyli spożywając ekwiwalentną ilość energii per kalorię węglowodany versus białka, my dużo więcej musimy energii włożyć na przerobienie tego niż jak przerabiamy węglowodany. To białko jest bardzo termiczne, termogeniczne. No bo tak, trawienie, wchłanianie, transport, przekształcanie, to są przekształcanie i deaminacja, potem te szkielety węglowe są przekształcane i wiele innych procesów. Nie będę się zagłębiał tu w te szczegóły. Potem magazynowanie, w jakim stopniu magazynowanie, bo mówi się, że białka się nie magazynują. No w jakim stopniu się magazynują? W postaci pewnych związków chemicznych czy zwiększonej masy mięśniowej, jeżeli jest mięsień pobudzany do hipertrofii. Więc w jakim stopniu można powiedzieć, że jest magazyn białek, ale no, to nie ma porównania do glikogenu czy do tkanki tłuszczowej oczywiście. Ale to magazynowanie, potem wydalanie, przemiany kataboliczne, detoksyfikacyjne zużywają ATP, zużywają energię w takiej ilości, że efekt, mówię, cieplny i efekt strat energetycznych jest bardzo duży. I w spoczynku ta energia jest pozyskiwana z rozpadu tkanki tłuszczowej. W mięśniach przede wszystkim, tak? No bo wiadomo, glukoza jest spalana przez mózg cały czas, erytrocyty wykorzystują glukozę, ale mięsień sercowy, czyli jedna tkanka, która stanowi bardzo duży udział procentowy w metabolizmie człowieka, zużywa kwasy tłuszczowe w spoczynku. Ona sobie zatrzymuje węglowodany w postaci własnego glikogenu mięśniowego do czasów, kiedy intensywniej zaczyna pracować, bo skurcze mięśni wywołują przejście z tego metabolizmu oksydacyjnego kwasów tłuszczowych na metabolizm glukozowy. Im szybciej pracują mięśnie, intensywniej, tym przesuwa się to w kierunku właśnie rozpadu glikogenu i utylizacji glukozy. Potem nawet wchodzimy w ten próg anaerobowy, beztlenowy. Więc, ale w spoczynku, czyli kiedy robimy nic lub prawie nic, lub siedzimy, śpimy, odpoczywamy, to te przemiany białek wyczerpią energię właśnie z rozpadu kwasów tłuszczowych. I ten efekt termiczny jest znacznie wyższy niż to, co się dzieje w przypadku glukozy, czy w przypadku węglowodanów, czy w przypadku tłuszczów. Dlatego mówi się, że spożywanie większego udziału białek w diecie sprzyja odchudzaniu właśnie dzięki temu efektowi termicznemu jedzenia. Druga sprawa jest taka, że większy udział białek w przypadku diety o mniejszej zawartości kalorii, jak się odchudzamy, sprzyja zachowaniu masy mięśniowej. Czyli to, co ekstremalnie ważne w odchudzaniu, w tym zdrowym odchudzaniu, w tym uzyskiwaniu dobrej kompozycji ciała. My musimy jak najbardziej zachować masę mięśniową i jak najbardziej utracić tkankę tłuszczową. Więc zapobiegamy utracie masy mięśniowej. To także się ma, podobnie jak w przypadku utraty mięśniowej związanej z wiekiem, czyli tak zwanej sarkopenii, oraz utraty kości związanej z wiekiem. Większy udział białek zapobiega osteoporozie, ale pod jednym warunkiem, o którym powiem za chwilę. Więc utrata masy. Też większy udział białek hamuje nadmierne łaknienie w sytuacji, kiedy właśnie no, nie mamy dużego spożycia kalorii. Jesteśmy też na restrykcji kalorycznej, na redukcji. Też hamuje łaknienie, reguluje apetyt. Kolejna rzecz, aminokwasy, szczególnie glukogenne i aminokwasy rozgałęzione, one kontrolują poziom cukru we krwi. One kontrolują, oczywiście mam tu na myśli cukier, który jest, no bo jeśli na przykład stosujemy dietę o niskiej zawartości węglowodanów, to organizm po jakimś czasie pobudza syntezę produkcji glukozy endogennej w wątrobie właśnie w procesie glukoneogenezy. I większy udział białek powoduje, że my mamy stabilniejszy poziom cukru we krwi. On jest na niższym poziomie niż jak jemy węglowodany, ale jest stabilny, tak? Nie ma takich fluktuacji, przez to też gospodarka insulinowa jest znacznie korzystniejsza. Więc to są takie efekty, jeśli chodzi o kompozycję ciała i masę ciała. No ale to nie wszystko oczywiście, bo białka, jeżeli stosujemy dietę o wyższej zawartości białek, to także produkujemy substancje, które są ważne z punktu widzenia długowieczności, bo zawsze jest tak, że jeżeli jest pewna priorytetyzacja wykorzystania aminokwasów z białek w sytuacji takiej, jeżeli spożywamy mniej lub mamy mniejszy dowóz lub większy dowóz tych aminokwasów. Jeżeli wypełnimy te podstawowe funkcje, jak na przykład regeneracja mięśni, regeneracja narządów miąższowych, czy produkcja enzymów, to dopiero później organizm z tej puli wykorzystuje na syntezę związków, które są na przykład bardzo ważne z innego punktu widzenia, tak? Regulatorów metabolizmu. I okazuje się, że dieta o niższej zawartości białek na przykład powoduje, że glutation nie jest w optymalnej ilości w komórkach, a dieta wysokobiałkowa zwiększa ilość glutationu w komórkach. To jest tak jakby forma rezerwy, taki rezerwuar aminokwasu siarkowego, cysteiny. A my wiemy, że glutation jest niesłychanie ważny właśnie do procesów, w procesach długowieczności, hamowanie stanów zapalnych czy hamowanie stresu oksydacyjnego. Dieta wysokobiałkowa także sprzyja lepszemu samopoczuciu, mniejsze wahania nastrojów. No jest to oczywiście konsekwencja tego, że dostarczamy organizmowi optymalnych aminokwasów potrzebnych do syntezy neurotransmiterów, czy tryptofan, czy tyrozyna, czy inne. Czy na przykład mamy odpowiednią ilość związków potrzebnych do metylacji. Sami na przykład, nie? To pochodzi z metioniny. Więc jak widzicie, też nastrój, działanie układu nerwowego zależy od diety od ilości protein w diecie. Regeneracja przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy ulega szybkiej destrukcji w czasie procesu trawienia. No są to interakcje pomiędzy właśnie żywnością, która się tam dostaje, a śluzówką, a układem tym limfatycznym, który jest związany z układem pokarmowym. Tam dochodzi do zapaleń, które mogą uszkadzać śluzówkę. I my co chwilę uszkadzamy tą śluzówkę. Ona się rozszczelnia. Wszystkie procesy regeneracyjne uzależnione są od protein, od ilości dostarczonych aminokwasów. Tutaj takim wiodącym aminokwasem jest glutamina. Procesy detoksyfikacyjne w organizmie też są uzależnione od oczywiście ilości protein. Im większa ilość protein, tym więcej mamy aminokwasów siarkowych, tym więcej mamy glutationu i innych metabolitów, które są potrzebne do detoksyfikacji, do usuwania świństw i syfu całego, które kumuluje się w naszym organizmie, tak? Więc no wiadomo też, regenerujemy narządy miąższowe, nie? Podczas snu przede wszystkim. Więc to są takie podstawowe, mówię, nie wyczerpałem wiedzy na temat roli białek w organizmie. Możecie skomentować, czy jeszcze coś tam ważnego warto dodać. No, czynniki krzepnięcia krwi, no, proliferacja komórek w szpiku kostnym, wszystko jest uzależnione od odpowiedniego dostarczania białek. No a dobrze, a teraz właśnie, ale jak to z tymi białkami jest? Dlaczego specjaliści od długowieczności są tak zafiksowani nad tym, że białka są szkodliwe i że powinniśmy koniecznie redukować ilość białek w diecie, a przynajmniej pewne aminokwasy. No to zostało gdzieś tam odkryte na zwierzętach laboratoryjnych. Wszystko przez mTOR. To jest taki czynnik sygnalizacyjny obfitości w substraty budulcowe, no bo chociażby właśnie, czy w ogóle obfitości w energię, czyli czujnik dobrostanu, odżywienia, tak? I on jest w balansie właściwie, z drugim czynnikiem, który czuje deficyt energetyczny. On się, ten czujnik anabolizmu i włączania anabolizmu to jest mTOR, a ten drugi to jest kinaza AMPK. AMP kinaza. I jeżeli jesteśmy w deficycie energetycznym lub pościmy, lub przy okazji jeszcze jest wysoki wysiłek fizyczny, intensywność duża wysiłku fizycznego, to AMP kinaza rośnie, aktywność tego kompleksu, a spada mTOR. I kiedy się siądziemy i najemy, to wygaszany jest AMP kinaza, włączany jest mTOR. Kiedy jest mTOR włączany? Można się domyślać. Kiedy mamy wysoki poziom glukozy we krwi po posiłku, wysoki poziom insuliny, mamy wysoką aktywność insulinopodobnego czynnika wzrostu, czyli na przykład mamy wysoką aktywność hormonu wzrostu, mamy bogactwo aminokwasów, które też mTOR pobudzają i takim najsilniejszym stymulatorem mTOR-u jest leucyna, jeden z aminokwasów rozgałęzionych, ale też inne aminokwasy, w tym także metionina. I, no, czyli takie sytuacje, w których mamy bezustanną, hiperkaloryczną, wysokobiałkową, wysokowęglowodanową dietę, w którą jemy całą dobę, no może całą dobę nie, ale można powiedzieć większość doby, nie pościmy, nie mamy przerw dłuższych niż tam 3-4 godziny, 5-6 godzin pomiędzy posiłkami, nie mamy wysiłku fizycznego, tyjemy, jeszcze cierpimy na akromegalię, gigantyzm lub stosujemy, nie wiem, insulinę czy hormon wzrostu off-label, no to wtedy rzeczywiście nadaktywny jest mTOR, który co robi? Wyłącza autofagię, czyli takie sprzątanie wewnątrz komórek ze śmieci. To jest kluczowe do tego, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy się nie starzeli. Tam jest mito, makro i mikroautofagia. To jest wyłączone i wyłączone są sirtuiny, czyli też białka naprawiające na przykład DNA, naprawiające też różne szkody. To są białka też długowieczności. I rzeczywiście w takiej sytuacji można powiedzieć, że mTOR szkodzi. Zresztą idzie się w kierunku, badania idą w kierunku i na zwierzętach, nawet na ludziach, żeby hamować mTOR farmakologicznie i stymulować AMP kinazę. Hamowaniem mTOR-u zajmuje się rapamycyna, a stymulacją AMP kinazy zajmują się metformina czy berberyna i inne stymulatory AMP kinazy. I to zostało udowodnione w jakimś stopniu w badaniach, że takie podejście wydłuża życie na zwierzętach laboratoryjnych. Ale jest tu wielkie ale z trzema wykrzyknikami. mTOR nie jest samym złem. Nie jest. Bo ja już mówiłem przy postach, czy przy głodówkach, że w tym filmie, że my potrzebujemy okresu katabolizmu, okresu głodu, poszczenia, czyszczenia, sprzątania i okresu regeneracji, anabolizmu. One muszą po sobie występować. Nie może być nadmiar anabolizmu i nadmiar katabolizmu. Obie sytuacje prowadzą do zagłady, do krótkiego życia. Więc mTOR nie jest tylko czymś złym. Absolutnie nie. mTOR regeneruje narządy, regeneruje serce. mTOR regeneruje mięśnie. Pamiętajmy, to ile zachowamy mięśni do późnej starości, to warunkuje długość życia, mobilność i jakość tego życia. Też kości, tak? Zdrowie kości. mTOR regeneruje tkankę łączną, jak jesteśmy po kontuzjach. Kolejna rzecz. Słuchajcie, ja nie wiem tak naprawdę i nie umiem tego oszacować sytuacji, w której zwiększamy ilość protein w diecie, na przykład, która skonstruowana jest tak, że ma obniżoną zawartość węglowodanów, może nie keto, ale obniżoną, i jednocześnie stosujemy posty przerywane, stosujemy wysiłek fizyczny, ta kaloryczność nie jest za wysoka. No to tak, z jednej strony ta większa ilość białek, tej leucyny i innych białek, aminokwasów, pobudza mTOR. Spoko. Ale w sytuacji, kiedy jest restrykcja kaloryczna, wysiłek czy posty, jest deficyt energetyczny, my włączamy AMP kinazę i można powiedzieć offsetujemy te negatywne działanie mTOR-u, a przy okazji wykorzystujemy dobre działanie mTOR-u. Więc to nie jest takie trywialne. Wyłączmy mTOR, będziemy długo żyć. Nie. Tu widzicie, znowu chodzi o ten balans, o proporcje. Kolejna rzecz, bo aminokwasy, szczególnie rozgałęzione, są insulinogenne, czyli pobudzają wydzielanie insuliny jak glukoza. Tylko że potencjał insulinogenny aminokwasów jest o rząd wielkości mniejszy niż potencjał glukozy. I teraz wszyscy ci, co mówią, dobra, to wycinamy białka, wycinamy aminokwasy rozgałęziane, jemy tylko białka pochodzenia roślinnego, zwiększamy ilość węglowodanów w diecie, no to oni dalej przecież stymulują insulinę i stymulują mTOR. Nawet może bardziej niż tymi aminokwasami. No bo to trzeba coś jeść, skądś kalorie trzeba czerpać. Jeżeli nie z białek, to z węglowodanów, a węglowodany poprzez insulinę też pobudzają mTOR. Dziwna sprawa. Kolejna rzecz, i to jest ciekawostka i to jest nowość. Leucyna, czyli ten najsilniejszy induktor mTOR-u, pobudza też sirtuinę 1. I dzisiejsze badania pokazują, że szuka się kombinacji leucyny z różnymi induktorami sirtuin, innych, pozostałych, żeby nasilić, amplifikować ten efekt prosirtuinowy. Sirtuinę, proszę obejrzyjcie film o diecie sirtuinowej, bo nawiązuje do tego. Więc leucyna też nie pobudza tylko jednego szlaku, pobudza też ten korzystny szlak. Czyli po co redukować leucynę, żeby obniżyć działanie mTOR-u, jeżeli też obniżymy działanie sirtuiny 1. One się tutaj znoszą, te efekty niekorzystne działania mTOR-u. A jeszcze raz podkreślę, mTOR nie jest tylko zły. No właśnie, więc popatrzcie, na to trzeba patrzeć globalnie, a nie tylko przez pryzmat, aha, wycinamy jeden aminokwas, ograniczamy białka, bo mamy mTOR zły. Kolejna rzecz, co z tą metioniną? Bo rzeczywiście były takie badania, że jak się metioninę wytnie z diety lub bardzo ograniczy, ten aminokwas siarkowy, no to co się dzieje? To szczury dłużej żyją. Ale do tego samego efektu doszli eksperci, którzy podali szczurom, nie eliminowali metioniny, tylko podali większą dawkę glicyny. Bo okazuje się, że nadmiar metioniny rzeczywiście szkodzi, tak jak nadmiar wszystkiego. Nadmiar wody też szkodzi. Też można zabić nadmiarem wody, nadmiarem wszystkiego, no soli, wszystkiego. Nadmiar metioniny jest rzeczywiście toksyczny. Glicyna zapobiega, glicyna jakby odtruwa organizm z nadmiaru metioniny. To jest jeden z mechanizmów antystarzeniowego działania glicyny. A gdzie glicynę można znaleźć? W kolagenie. Czy w preparatach z glicyną, w suplementach, no ale głównie w kolagenie, czyli innymi słowy, jak już jesz białko pochodzenia zwierzęcego, czyli to pełnowartościowe z mięśni, z mięsa, to musisz jeść wszystko. Musisz jeść też tkanki kolagenowe, bo tam jest bardzo dużo glicyny. Musisz równoważyć potencjał toksyczny metioniny glicyną. Metionina jest prozapalna, glicyna antyzapalna. Gdzieś to już było, tak? W moich filmach poprzednich. Odtruwamy się z nadmiaru metioniny, ale pewna dawka metioniny jest ekstremalnie ważna. Z niej powstaje cysteina na przykład. Sami powstaje. Bardzo ważny związek w procesach metylacyjnych. Kluczowy, jeśli chodzi o kontrolę epigenetyczną nad procesami starzenia, więc to nie jest tak, że musisz wyciąć metioninę. Musisz kontrolować jej ilość właśnie za pomocą glicyny, czyli jeść from nose to tail. Wszystko. Rosoły na kościach, na łapkach kurzych, żelatyna, kolageny, peptydy kolagenowe czy glicyna. Więc tutaj ta równowaga jest kluczem do osiągnięcia tego zdrowia. Faktycznie część metioniny przekształcana jest właśnie w tych procesach z udziałem sami w homocysteinę. No toksyczny metabolit. Faktycznie on jest arterogenny, szkodliwy dla wątroby, dla układu nerwowego. Jego można też kontrolować, jego poziom, stosując biodostępne witaminy z grupy B. Metylokobalamina, metylofolian, czy betainę na przykład. Betaina jest akurat ze środowiska, z królestwa roślin. Największe stężenie betainy jest w szpinaku czy w burakach, nie? Betaina. Więc, czy witamina B6. Czyli musimy stosować B6, kwas foliowy, witaminę B12, najlepiej w tych formach aktywnych i betainę. I mamy już, nie musimy się bać toksycznej homocysteiny. Kolejna bardzo ważna rzecz, to jest oczywiście równowaga kwasowo-zasadowa, bo pewne toksyczne działanie nadmiaru białek, szczególnie na nerki, kości, mięśnie czy na poziom kortyzolu, wynika z tak zwanego ładunku kwasowego diety. I tutaj rzeczywiście, jeżeli jemy dużo białek, szczególnie tych zwierzęcych, bogatych w aminokwasy siarkowe, to mamy wysoki potencjał kwasotwórczy, i akumulację, retencję tych jonów wodorowych. I wtedy z pomocą przychodzą warzywa i owoce, które mają potencjał zasadotwórczy, alkalizujący i równoważą te zaburzenia. I to się tyczy właśnie znowu sarkopenii, zaniku masy mięśniowej, nadmiaru kortyzolu, problemów z kośćmi, z osteoporozą, problemów z nerkami, bo mówi się, że białka szkodzą nerkom. No, nie udowodniono, że u osoby ze zdrowymi nerkami nawet wysokie podaż białek powyżej 2,5 grama na kilogram masy ciała na dobę uszkadza nerki. Nie wykazano tego. Jest zwiększona hiperfiltracja, nawet czasami hipertrofia kłębuszków, ale nie uszkadzane są nerki. Wszystkie parametry, cystatyna, kreatynina, cystatyna C nie są i ten parametr EGFR nie obniżyły się, czy tamte nie wzrosły po stosowaniu diety wysokoproteinowej. Oczywiście u osób, które mają chore nerki, czy to z powodu cukrzycy, nadciśnienia, infekcji, kamicy dróg moczowych i tam tych różnych kryształków, które się tam mogą pojawić, czy z chorób autoimmunologicznych, tak, oni muszą uważać na ilość protein w diecie pod kontrolą lekarza i muszą obniżyć. Ale nie wykazano tej toksyczności. A jeżeli teraz stosujemy wysoką białkową dietę i jednocześnie odtruwamy się z tego kwasotwórczego potencjału za pomocą warzyw i owoców, to w ogóle nie ma ryzyka. Albo ryzyko jest ekstremalnie niskie. Więc pamiętamy, from nose to tail, glicyna, żeby metioninę równoważyć i wtedy nie trzeba jej nawet usuwać z diety. I pamiętajmy też o równowadze kwasowo-zasadowej. Teraz kolejny taki kontrowersyjny temat. Białka roślinne versus białka zwierzęce. No bo entuzjaści wege, entuzjaści weganie, entuzjaści diety wegetariańskiej mówią, że można oczywiście dostarczyć wszystkich aminokwasów niezbędnych, tych esencjonalnych, stosując dobrze zbilansowaną i przygotowaną dietę wegetariańską. Ja się z tym zgadzam. Jak masz wiedzę, masz dietetyka i to wszystko jest pięknie, cudownie ułożone, to tak, oczywiście dostarczysz wszystkich aminokwasów. Zgadzam się. Tylko jest jedno ale znowu. Robiąc właśnie takie manipulacje, musisz jeść więcej produktów zbożowych, fasoli, soi i innych produktów, które mogą dostarczyć Ci substancji antyodżywczych lub nawet potencjalnie toksycznych, na przykład względem Twoich jelit. Inhibitory proteaz, lektyny, to mogą być glutenoidy, to mogą być szczawiany, taniny, fityniany czy nadmiar fitoestrogenów. Dla mężczyzn wcale nie jest to wskazane. Stąd się boję, nie dlatego, że nie można skomponować fajnego zestawu aminokwasów. Ja się bardziej boję, że trzeba dostarczyć związków, które mogą Ci przynieść efekty odwrotne do zamierzonego. Zdrowotne, w sensie niekorzystne. Więc ja nie jestem zwolennikiem wycinania z diety, tak jak nie jestem zwolennikiem wycinania jakiegokolwiek makroskładnika, ale nie jestem też zwolennikiem wycinania z diety produktów pochodzenia zwierzęcego. Wręcz przeciwnie. Te pełnowartościowe produkty, pełnowartościowe białka, po pierwsze, dostarczają Ci pełnego zestawu aminokwasów w mniejszej masie. Druga sprawa. Białko to nie wszystko. Tu jestem zwolennikiem normalnego jedzenia niż jakichś tam wyizolowanych proszków. No ale czasami proszki też robią robotę u sportowców, czy u rekonwalescentów, czy osób starszych. Ale jeśli patrzymy przez pryzmat diety, no to gdzie są te najlepsze źródła białka pokarmowego? Mięso, podroby, bo mówiłem from nose to tail, całość. Podroby, żołądki, serca, wątróbka, jelita i oczywiście, no bo tam jest kolagen, tam są inne związki, które są bardzo ważne, no i mięśnie, tak? Czerwone mięso, schab, ryby, owoce morza, to wszystko dostarcza pełnowartościowych protein o pełnym zestawie aminokwasów, wszystkich egzogennych w optymalnej ilości, ale dostarcza też przy okazji bardzo wielu związków antystarzeniowych. Wymienię tylko podstawowe. Kreatyna. Był o tym film. Super substancja na mózg, na mięśnie dla osób starszych. Karnityna na spalanie tłuszczu i na funkcjonowanie układu nerwowego i serca. Karnozyna, ten peptyd przeciwglikacyjny, antystarzeniowy, też o tym był film. Anseryna, koenzym Q10 z podrobów, biodostępny cynk, żelazo, B12, właśnie, czy miedź. I witaminy z grupy BT, aktywne, bardzo biodostępne, to jest metylokobalamina, czyli B12, której w pokarmach roślinnych jak na lekarstwo, albo w ogóle nie ma. Pokarmy, witamina, metylokobalamina, metylofoliany, wątróbce na przykład. Tylko mówię, tutaj trzeba, tak jak już kiedyś o tym wspominałem, równoważyć na przykład cynk z mięśni miedzią z podrobów, tak? From nose to tail, od ogona po, od nosa po ogon. Wszystko trzeba jeść. I wtedy dostarczymy wszystkich tych cennych substancji. Oczywiście jeszcze kwasy tłuszczowe. Jeżeli krówka jest hodowana na trawie, na tak zwanym wolnym wybiegu, czy nie wiem jak to się nazywa, to ma lepszy skład kwasów tłuszczowych, ale tam są kwasy, które są ekstremalnie ważne dla człowieka. Kwas arachidonowy, kwasy omega-3, różne. Nie tylko EPA i DHA, to bardziej w tych morskich pokarmach, ale też DPA na przykład i inne. Dodatkowo mamy takie unikatowe kwasy tłuszczowe, to jest w mleku i w mięsie zwierząt przeżuwających jest skoniugowany kwas linolowy. Ten kwas tłuszczowy odchudza, zwiększa masę mięśniową, ma działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe. Więc genialny kwas tłuszczowy. Mamy na przykład w jajkach, jak jemy proteiny pochodzenia jajecznego, też bardzo bogaty skład, szczególnie aminokwasów siarkowych, żółtku. Mamy fosfolipidy, mamy cholinę, kolejną substancję super prozdrowotną i antystarzeniową. Cholinę, fosfolipidy, sfingolipidy. Mamy karotenoidy, które są doskonale przyswajalne. Udowodniono, że luteina i zaksantyna z żółtka jaja jest lepiej przyswajalna niż z pokarmów roślinnych. Mamy taurynę, no, niesamowity aminokwas antystarzeniowy. Też film był o tym, tak? Więc ja tylko nawiązuję do tego. Popatrzcie, produkt... Aha, i teraz no, popatrzcie, jak wartościowe dla człowieka, dla naszego gatunku są pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście jest debata od 100 lat, czy 200 już nawet, że człowiek nie jest mięsożerny i jest tylko roślinożerny i odwrotnie, że tylko mięsożerny, a nie roślinożerny. Człowiek jest wszystkożerny. Musi dostarczać i pokarmy roślinne, i pokarmy mięsne. Ludzie żyjący w strefach długowieczności, to jest mit, że żyją tylko na roślinach. Mit. Gotują wywary z tkanek zwierzęcych i robią na tym pyszne zupy. Jedzą też tkanki kolagenowe, jedzą podroby, jedzą wnętrzności, jedzą mięśnie. Ci ludzie właśnie z tych blue zones, więc to jest mit, bo tu chodzi o równowagę, widzicie, i w aminokwasach, i w dostarczaniu innych substancji przeciwstarzeniowych, nie? A tak patrząc przez pryzmat nawet anatomii naszego układu pokarmowego, uzębienia, długości jelit, jelita grubego, mikrobioty, składu mikrobioty, my mamy tak naprawdę układ pokarmowy dostosowany do jedzenia wszystkiego z takim przesunięciem w kierunku produktów właśnie pochodzenia zwierzęcego, no niestety. Metabolizm też mamy taki, który pokazuje, chociażby ta tauryna, czy witamina B12. Dobrze, a jakie ilość tego białka? No bo mówisz o białku, a nie powiedziałeś ile tego białka. Bo te wytyczne to są masakrycznie niskie. 0,8, 0,6, nie, 0,6 to dla osób z niewydolnością nerek, ale widziałem dla osób zdrowych 0,8 grama na kilogram masy ciała na dobę. To jest naprawdę nic, jeśli chodzi o wykorzystanie bardzo ważnych funkcji białek. Bo to wystarczy, żeby mieć ten bilans azotowy no, na zero, tak? No ale... Wystarczy, że jesteśmy aktywni fizycznie, sportowcy. Wystarczy, że żyjemy w stresie, żyjemy w zanieczyszczonym środowisku. Wystarczy, że mamy uszkodzony przewód pokarmowy różnymi toksynami. Wystarczy, że jesteśmy po jakimś urazie. Rośniemy, jest kobieta w ciąży, kobieta karmiąca. Wiele tych różnych sytuacji. To nasze zapotrzebowanie na białko rośnie. I już ten bilans nie będzie na zero, będzie ujemny. A już nie wspomnę o tym, że nie będziemy produkować ważnych metabolitów, takiej ilości, których powinniśmy wytwarzać, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy usuwali na przykład toksyny z organizmu. To wszystko potem zalega. Więc 0,8 to jest za mało. Nawet 1 gram na kilogram masy ciała jest za mało. Seniorzy też muszą mieć więcej białka. I mówi się, jest taki konsensus, że te minimum protein, które utrzymuje człowieka w dobrym zdrowiu, to jest 1,2 grama na kilogram masy ciała na dobę dla zwykłego człowieka. dla osoby uprawiającej sport, szczególnie sporty sylwetkowe, gdzie potrzebna jest hipertrofia mięśniowa, to zapotrzebowanie rośnie 1,5, 1,8, czasami nawet 2 gramy na kilogram masy ciała na dobę. To samo rekonwalescenci, to samo osoby rosnące, rozwijające się, nastolatkowie. Zapotrzebowanie na białka rośnie, ale na wszystkie aminokwasy w pełnym pakiecie. Pamiętajmy i kolagen, i mięśnie, tak? Nie tylko mięśnie, żeby tylko nikt mi tutaj nie zaczął teraz jeść tylko jajek, ryb i mięsa. Nie, to musi być i kolagen, i wszystko, tak? I podroby. Więc takie jest zapotrzebowanie na białka. I jeszcze raz powtórzę. Białko nie szkodzi, jeśli nie mamy poważnego uszkodzenia nerek, a nawet w takiej sytuacji, jeżeli będziemy alkalizować, to zmniejszymy tą toksyczność większego spożycia białek i tej potencjału kwasotwórczego, bo to chodzi też o amoniak, o aktywację układu odpornościowego i inne tam takie rzeczy, hiperfiltrację. Więc taka sprawa. Oczywiście osoby z chorymi nerkami mnie nie słuchają. Robią tak, jak lekarz każe. Osoby z chorobą wątroby to samo. No bo wątroba jest zaangażowana w metabolizm aminokwasów i w cykl mocznikowy. W odtruwanie z nadmiaru związków azotowych pochodzących właśnie z diety wysokobiałkowej. Takie osoby to absolutnie nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o ten film. Ale jedzmy więcej białek, jedzmy zróżnicowane białka. Możemy roślinne też włączyć, ale przede wszystkim skupiajmy się na białku pochodzenia zwierzęcego, czy jaja, czy produkty, no jeżeli ktoś toleruje laktozę, nie ma problemu z kazeiną i tak dalej, to może też produkty mleczne, oczywiście mięso to podstawa, dobre mięso z dobrego źródła i całość zwierzaka i ryby też, owoce morza od czasu do czasu, tylko też no tam pamiętajmy o tych toksynach środowiskowych, które się tam kumulują, nie? No to jest inny temat zupełnie, temat rzeka też. Dobrze, słuchajcie, więc nie boimy się białka. Ja osobiście uważam, po tych argumentach, które przedstawiłem, że eliminacja białka tylko dlatego, żebyśmy dłużej żyli, mija się z celem, jest jakimś absurdem. Jest absurdem dla mnie. Stracimy masę mięśniową, stracimy dobry nastrój, będziemy wiecznie chodzić głodni, nie będziemy się dobrze regenerować. No i inne też się... Zaczną jakieś działania niepożądane deficytu białek, zaczną się pojawiać jakieś deficyty, znaczy jakieś działania niepożądane deficytu białek w naszym ciele, więc nie sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście to wszystko jest, to pamiętajmy, no oczywiście, jeżeli teraz człowiek jest gruby, przepraszam, otyły, ma nadwagę, bardzo dużą ilość tkanki tłuszczowej, ma insulinooporność, nie rusza się i zacznie jeść bardzo dużo białek, to mogą mu zaszkodzić. To oczywiście. To sytuacja jest tylko wtedy bezpieczna, jak pościmy, ograniczamy ilość kalorii, ograniczamy ilość cukrów i węglowodanów, zwracamy uwagę na jakość produktów, które spożywamy, ruszamy się i korzystamy z innych stresorów życia codziennego, które nas tylko pobudzają i wydłużają nam życie. Dobra, tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję za lajki, za komentarze. Zapraszam do subskrybowania kanału SCTV, do wejścia na grupę na Facebooku naszą, czy na Centrum Świadomej Edukacji. I zapraszam do wejścia do sklepu Oszukaj Czas, gdzie możecie nabyć książki z moją dedykacją. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie. Cześć!